Cześć, witajcie. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj w troszkę innej scenerii. Postanowiłam zrobić taki film, ponieważ dostaję dużo komentarzy w wiadomościach prywatnych, zarówno na Twitterze, czasami też na Instagramie. Jak to się stało, że w ogóle wylądowałam tutaj na Malcie z moim mężem oraz z dziećmi? Słuchajcie, pierwsza sprawa to tak naprawdę chyba gdyby nie COVID, to byśmy się tutaj nie znaleźli, bo przed COVID-em zarówno ja, jak i mój mąż pracowaliśmy na etatach. Ja jestem technologiem żywności z wykształcenia. Mój mąż jest konstruktorem linii technologicznych Automotive. Natomiast podczas COVID-u okazało się, że no akurat nie u mnie, ponieważ ja jako technolog żywności to muszę pracować albo na hali, albo robić próby technologiczne w laboratorium. Ale mój mąż mógł bez problemu, okazało się, że pracować zdalnie. I to nam dało do myślenia, ponieważ no dzięki temu okazało się, że tak naprawdę możemy pracować z każdego miejsca na świecie. A dlaczego Malta? Teraz wam opowiem tak pokrótce, potem przy zaletach, tak jakby, czy plusach i minusach mieszkania tutaj na Malcie troszkę to rozwinę. 300 dni w roku słońce, urzędowy język angielski, blisko Polski, bo to jest raptem 2,5 godziny lotu w jedną stronę, oczywiście mówię o locie bezpośrednim. No i Europa, tak? Przede wszystkim my też chcieliśmy mieszkać w Europie, przynajmniej na początek, a wszystkie te kraje ciepłe, bo oczywiście braliśmy pod uwagę tylko kraje ciepłe, żeby to było jasne. Wszystkie kraje typu Portugalia, Hiszpania, Włochy, tam oczywiście jak jesteście na wakacjach, porozumiecie się po angielsku w kurortach, natomiast wszystkie sprawy no raczej są załatwiane w języku, który tam obowiązuje. No i teraz płynnie przechodzimy sobie do plusów, jakie ja widzę tutaj mieszkania na Malcie. No to pierwsze, o czym mówiłam, to 300 dni w roku słońce. Słuchajcie, jest luty. Ja siedzę w krótkim rękawku, jest mi po prostu mega ciepło, ptaki śpiewają, niebieskie niebo. My mamy z mężem sypialnię od wschodu i to słońce wpada mi do pokoju codziennie, praktycznie rano. Ja się budzę ze słońcem i to jest coś takiego, że ładuje was mega pozytywną energią. To słońce, które jest prawie codziennie. Zdarzają się dni, owszem, kiedy tego słońca nie ma, na przykład piździ, wieje wiatr, czasami leje, bo ulewy tutaj są takie, że no było chyba, ale to na palcach policzę, kilka dni takich ulew, że no bez samochodu nie da rady przejść. Znaczy przejdziecie, ale będziecie oczywiście cali mokrzy, no i my już taką jedną ulewę mamy za sobą. Natomiast ogólnie pogoda mi bardzo służy. Ja wiem, że w lecie miejscami podchodzi ona pod 40 stopni, natomiast mnie taki klimat bardzo odpowiada. Następnie urzędowy angielski. W przypadku załatwiania spraw urzędowych język angielski to jest naprawdę wartość dodana. I tutaj no, chyba nie muszę tego tłumaczyć, nawet jeśli szukacie szkoły, nie musicie się zastanawiać, czy akurat w tej szkole będzie język angielski, czy nie. Bo on będzie. Tutaj akurat w szkole mówią zarówno w języku maltańskim, jak i angielskim. Tu jest mega dużo obcokrajowców, więc tutaj wszyscy wiedzą, że te dzieci mówią w bardzo różnych językach. Dla mnie to jest wartość dodana. Wszędzie się dogadacie po angielsku. Starsi ludzie, dzieci, wszyscy ten angielski znają. Następnie klimat, bo oczywiście pogoda to jest jedno, zapobiega depresji, ale słuchajcie, my tutaj właściwie nie chorujemy w ogóle. Ja mogę policzyć na palcach przez ten prawie rok sytuację, kiedy myśmy mieli katar. Moje dzieci na początku tutaj zdarzało im się bardziej jakieś problemy żołądkowe, na przykład, bo tutaj też jest inne jedzenie, tak? To też trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast wszystko jest do przyzwyczajenia. Ja pamiętam, że mój syn miał chyba raz albo dwa razy gorączkę taką jednodniową, więc to było bardziej związane z coś mu zaszkodziło, a nie taką stricte chorobą, że na przykład, nie wiem, boli go gardło, nie wiem, ma zapalenie oskrzeli. Ja tutaj nie mam w ogóle zapalenia zatok, a w Polsce miałam to zapalenie zatok praktycznie notorycznie. Mój mąż miał cały czas zapchany nos w zimę. O dzieciach to już nawet nie wspomnę, bo moje dzieci chorowały bardzo często. Mój młodszy syn ma astmę. My pochodzimy z Krakowa, więc mój syn miał dosyć mocno zaawansowaną astmę, brał bardzo wysokie dawki leków. Ja oczywiście te leki wzięłam ze sobą tutaj, ponieważ nie wiedziałam, jak on zareaguje na to powietrze, na ten klimat. Ale słuchajcie, my tutaj pozbyliśmy się astmy. Ani razu nie musiałam sięgnąć po leki.
żeby, że coś mu dolega, nic mu się nie dzieje. Ja chorowałam tylko raz i to było wtedy, kiedy wróciłam ze świąt Bożego Narodzenia z Polski i prawdopodobnie tą chorobę przywiozłam ze sobą z Polski. Nie nabawiłam się jej tutaj, ponieważ już w Polsce czułam, że coś tak nie tak te zatoki biorą. No i oczywiście wróciły zatoki, standard, tak, Polski w Krakowie. Kolejna rzecz to są ludzie. Ja wiem, że każdy może mieć inne doświadczenia. Ktoś mi powie, a ja byłem w St. Julian, ja byłem w Slimie, ja byłem w Paisville i tam nie są ci ludzie tacy fajni. No okej, tylko ja mówię o tym, co ja osobiście doświadczam. I pamiętajcie, że ten film jest bardzo mocno subiektywny. Tutaj u mnie w Melieha, bo ten widok, który za mną widzicie, to jest widok na Gadira Bay. W Melieha to jest taka trochę chyba wieś, mogę to tak nazwać. Tutaj głównie przyjeżdżają rodziny z dziećmi, też ze względu na tą plażę, ponieważ ona jest bardzo płytka i tutaj jest bardzo bezpiecznie dla dzieci. I tutaj ja nie doświadczyłam przez ten prawie rok żadnego chamstwa. Nikt się na mnie nawet krzywo nie popatrzył. O jakichś burdach, bójkach, no to się rzadko słyszy. Jeśli coś się dzieje, to słyszy się o tym w telewizji albo piszą o tym w internecie, bo tutaj się naprawdę bardzo mało dzieje pod kątem jakiejś przestępczości. Miałam kilka sytuacji takich też znowu bardziej miłych, gdzie ktoś mi na przykład pomógł coś przenieść po prostu bezinteresownie. Natomiast ludzie są tutaj pogodni. Możliwe, że przez tą pogodę, ponieważ tutaj w ogóle wszystkie dziadki są dużo bardziej pogodne, to jest niesamowite. Czasami był taki mega korek, wszystko stanęło, cała Melieha i takich dwóch dziadków sobie siedziało na przystanku. My już szliśmy na nogach, bo już jesteśmy stwierdzili, dobra, nie jedziemy, bo szybciej zejdziemy na nogach. I oni się nas pytają, a daleko jeszcze ten autobus? Ja mówię, no wiecie państwo, no trochę daleko, trochę posiedzicie tutaj. Może sobie weźcie jakiegoś Bolta albo coś. Mówię, nie, proszę panią, mamy czas, nam się nie spieszy. Wiecie, to jest takie dziwne zjawisko, kiedy się zmienia klimat z Polski tutaj, kiedy wszystko, tutaj się żyje po prostu spokojniej. Tutaj nie ma jakiegoś takiego pędu. Tutaj się mówi, take it easy, this is Malta, leave it for tomorrow. Tutaj oczywiście czasami ktoś może powiedzieć, no dobra, fajnie by było, gdyby na przykład tą kartę rezydenta albo tą kartę autobusową wyrobili mi szybciej. Ale z drugiej strony zaczynasz żyć powoli tym trybem, tym jak oni żyją, że oni się nie spieszą. Oni po prostu żyją spokojnie. Tutaj nikt nie pędzi. To mi się znowu też bardzo podoba. Ja się tego w sumie nauczyłam tutaj, że nawet jeśli mi autobus ucieknie, no to w końcu macham ręką i mówię take it easy. Tak jest, nie? A już tak płynnie przechodząc do autobusów, no to jest plus, ponieważ plus i minus, ale do minusów też przejdę, ponieważ w przypadku autobusów wyspa jest tak mała, że wszędzie dojedziecie autobusem, praktycznie wszędzie. Malta jest bardzo dobrze skomunikowana. My na przykład nie mamy auta, nie potrzebujemy tutaj auta, a w Polsce mieliśmy co najmniej dwa auta zawsze, także to jest duży przeskok dla mnie, że ja tutaj tego auta nie posiadam, ale wiecie co, cieszę się z tego, ponieważ ja mam takie coś, że Karolina, rusz tą dupę i się przejdź. Tak samo mówił mój mąż, no ja się cieszę, że my nie mamy tego auta. Dobra, czasami jedziemy na zakupy, bierzemy ten autobus, bierzemy dwie siaty albo nawet i więcej, bo przecież ja też noszę i po prostu idziemy nawet dla zdrowia, żeby się przejść, bo takie, wiecie, jeżdżenie autem to też, no to nie wymusza was tego, żeby ruszyć to dupsko, nie? A też dzięki temu, że my chodzimy, dużo się ruszamy, to też nabywamy tą odporność, też nabywają tą odporność moje dzieci, bo tutaj zawsze po szkole idziemy na plac zabaw, bo plac zabaw jest zaraz koło szkoły, tutaj się spotykają wszystkie dzieci i oni zawsze co najmniej te pół godziny, 40 minut po szkole mają tego powietrza, wdychają, więc to jest naprawdę dla mnie wartość dodana. Druga sprawa to jest podstawowa służba zdrowia. Ja byłam niesamowicie zaskoczona, kiedy, bo wiecie, tutaj my tutaj nie pracujemy na Malcie z moim mężem, nie mamy tutaj zatrudnienia, więc my mamy opiekę prywatną. Więc tutaj polega to tak, że lekarze są przy aptekach, ci podstawowej opieki zdrowotnej. Dzwoni się do apteki albo bezpośrednio do doktora, jeśli ma się do niego numer. Mówi się, jak wygląda sytuacja, no i on decyduje. Albo się przychodzi tam do apteki, bo tam jest też są gabinety lekarskie, albo on przychodzi do domu. I jakie było moje zaskoczenie, kiedy myśmy zadzwonili, że syn ma tą gorączkę wtedy, co wam mówiłam, że była taka sytuacja.
I on dosłownie w 10 minut po naszym telefonie przyszedł do domu. I to, że słuchajcie, on wziął za wizytę domową 20 euro. Tylko 20 euro. To jest cena, którą się płaci gdzieś tam będąc, idąc do lekarza. On tyle samo wziął za wizytę domową. To było dla mnie niesamowite. To, co na przykład mnie jeszcze bardzo zaskoczyło tutaj, to jest to, że bardzo szybko tutaj i urzędy, i poczta, i sklepy odpisują na jakieś wiadomości, czy to mailowe, czy na przykład na Messengerze. Tutaj bardzo łatwo się załatwia wszystko poprzez maila, poprzez jakieś tam wiadomości na komunikatorach. I to mi na przykład bardzo pasuje. To, co mi się jeszcze podoba, to jest w sumie edukacja. Ja nie mam jakiegoś dużego porównania, ponieważ moje dzieci to są dzieci to jest dziecko przedszkolne i wczesnoszkolne, ponieważ chodzi mój tutaj do pierwszej klasy podstawówki, a ma 5 lat, bo tutaj szkoła się zaczyna w wieku 5 lat. I mam bardzo dobre doświadczenie. Powiem wam, że jestem mega w szoku, zarówno przedszkole, jak i szkoła, jak oni organizują czas tym dzieciom. Tutaj naprawdę poświęcają czas na zorganizowanie jakichś fajnych zajęć, jakichś fajnych prac do robienia. Mają na przykład tablice interaktywne, gdzie już uczą się na przykład tych nowszych technologii, tak? Na przykład zaznaczania jakimś piórem do tablicy, pisania na tablicy za pomocą jakiegoś właśnie rysika. To jest super, że te dzieci nie tylko siedzą w tych ławkach i po prostu kują. Tutaj starsze roczniki już noszą na przykład swoje tablety do szkoły, bo widziałam, że tak to wygląda. Zresztą mam tutaj znajomych, którzy mają starsze dzieci i właśnie tak to wygląda. Także na razie edukacja też jest dla mnie tutaj na plus. Druga rzecz to jest to, że tutaj, ponieważ jest to w ogóle cała Malta jest nakierowana na turystów, to jest tutaj bardzo dużo na przykład restauracji, czyli miejsc, gdzie możecie gdzieś wyskoczyć, zarówno ze znajomymi, sami, coś zjeść. I zazwyczaj te restauracje mają całkiem spoko to jedzenie. Oczywiście część jest restauracji, gdzie zjecie coś typowo maltańskiego, a część jest restauracji, gdzie na przykład zjecie typowo po europejsku, czy jakiś nawet fast food, co tam każdemu pasuje. No i teraz przejdziemy to, co dla mnie jest trochę na minus, jeśli chodzi tutaj o Maltę. Pierwsze, co mnie mega zaskoczyło, to są śmieci na ulicach, tak po prostu. Tutaj nie ma kontenerów, jak to ma na przykład miejsce w Polsce. Tutaj po prostu śmieci leżą na ulicach i wszystko jest nawet spoko do momentu, kiedy ta śmieciarka te śmieci rano zabierze, ale znajdzie się kilka takich delikwentów, którzy te śmieci na przykład wystawią za późno i te śmieci leżą, albo nie daj Boże, jakieś psy rozszarpią te siatki i po prostu to się wala po ulicach. To jest na pewno na minus. To, co się wiąże z tymi śmieciami, to są właśnie wąskie chodniki. Dlatego te śmieci leżą, po pierwsze nie ma kontenerów, ale tych kontenerów nie ma po prostu gdzie dać, bo te chodniki są mega, mega wąskie. I to w większości miejsc na Malcie rzadko kiedy znajdziecie szeroki chodnik, więc jak widzę kobietę na przykład z dzieckiem, która musi przejechać wózkiem, no to jest miejsc strasznie szkoda. Czasami bardzo ciężko się zmieścić, na przykład jak ja idę z synem za rękę obok i na przykład chcę, żeby drugi syn szedł koło nas, to nie, ktoś musi iść z przodu. No. To też jest dla mnie minus. No i następna rzecz, która również się wiąże z chodnikami, to są niestety, ale psie kupy na chodnikach. I ja wiem, że mogłabym takich rzeczy nie mówić, ale słuchajcie, to mnie mega, mega, mega irytuje. Dlaczego tak się dzieje? Otóż Malta to można powiedzieć powstała na jednej wielkiej skale. I tutaj jest tak, że oczywiście są tereny zielone, teraz jesteśmy wokół tych terenów. Natomiast tam, gdzie ludzie mieszkają, zazwyczaj to jest dosyć mocno wybetonowane, więc zanim ci ludzie dotrą do miejsca, gdzie ten pies może normalnie się wypróżnić na trawie, no to często nie zdążą i ten pies po prostu robi kupę na chodnik. I część ludzi faktycznie sprząta po tych psach, natomiast część ludzi to ewidentnie zostawia. No i to po prostu widać, no ale oczywiście nie będę wam pokazywać zdjęć psiej kupy, no bo no, aż tak mnie nie pogięło, nie? Ale uwierzcie mi na słowo, że problem jest i on występuje. Następna rzecz to jest, to oczywiście ktoś może na to zwrócić uwagę, może nie, to jest to, że często jak patrzycie na budynki na Malcie, szczególnie w jakichś niereprezentatywnych miejscowościach, czyli jak Valletta, która jest w miarę architektonicznie spójna,
to budynki wyglądają jak każdy z innej parafii, tak? Macie na przykład, nie wiem, jedną kamienicę, druga stoi obok niej i wygląda całkowicie inaczej, nie? Albo jedna jest stara, szukają jakiegoś miejsca, gdzie było, dobudowują na szybko jakąś kamienicę. No i to po prostu wygląda niespójnie. Jest też dużo rozpoczętych budowli, jakichś takich, które gdzieś tam nie zostały dokończone. I to też nie wygląda ładnie, tak trochę straszy, można powiedzieć, ale można powiedzieć, że to jest moje czepianie się. Dodatkowo, jeśli tutaj leje, czyli macie oberwanie chmury, to wszystko płynie ulicami, tak? Robi się rzeka z ulicy, wodospad ze schodów. Kiedyś pokazywałam na Twitterze, jak to wygląda i to jest naprawdę słabe. Niektórzy ludzie tutaj, widzę, już się wycwanili, bo na przykład podwijają sobie spodnie, ubierają klapki, biorą plecak i w plecaku mają na przykład buty na przebranie, tak? No bo i tak jak muszą przejść, no to i tak im te buty zaleje. Ja sobie kupiłam takie długie gumiaki na taką okazję. Po tej ostatniej ulewie jeszcze nie miałam możliwości ich użyć, ale jeśli tylko się taka okazja przytrafi, to na pewno te gumiaki użyję. Więc to jest kolejny minus z takich, które ja widzę. I to, co mówiłam, że plusem są autobusy, no to niestety minusem są też autobusy, dlatego że tutaj często kierowcy autobusów uważają siebie za panów i władców tych autobusów. Otóż to nie jest tak, że autobus zatrzymuje się na każdym przystanku. Jeśli chcecie, żeby autobus się zatrzymał, musicie nacisnąć guzik, a jeśli stoicie na przystanku, to musicie mu pomachać, bo inaczej on się nie zatrzyma. Ale czasami jest tak, jak ja nawet miałam teraz przed chwilą, jak tutaj jechałam. Machałam, żeby się zatrzymał, ale nie. Kierowca się nie zatrzymał, bo według niego na przykład miał za dużo ludzi w autobusie. I tyle. A czasami jest tak, że tych ludzi wcale za dużo w tym autobusie nie jest, bo to widać, jak na przykład on skręca i te przyciemnione szyby gdzieś tam kątem oka można zobaczyć, że ten autobus wcale nie jest pełny. Kolejna rzecz to jak jeżdżą tutaj kierowcy. Ja mam prawo jazdy od 11 lat, a jeszcze tutaj nie wsiadam za kółko. I to nawet nie jest kwestia tego, że tu jest ruch lewostronny. Po pierwsze, nie potrzebuję, tak jak przed chwilą mówiłam, ale tutaj kierowcy jeżdżą trochę jak chcą. Oczywiście są przepisy, tutaj wyspa jest mała, więc tutaj też się nie ma jak rozpędzić, nie ma takich dużych prędkości jak na przykład w Polsce na autostradach. Ale oni jeżdżą trochę jak wolna Amerykanka, tak? To pierwszy, ten lepszy. I to często powoduje jakieś, no, że trzeba bardzo mocno zwracać uwagę na to, jak się jeździ i mieć oczy dookoła głowy, tak zwane, żeby czasem w coś nie przywalić, albo w kogoś, albo ktoś we mnie, tak? Więc to mi się też nie bardzo podoba. To, co się wiąże też z klimatem, to jest to, że w zimie, szczególnie w zimie, mamy bardzo wysoką wilgotność. I teraz trzeba pamiętać, że domy, które są budowane na Malcie, one nie mają takiego ogrzewania jak w Polsce. Nie ma kaloryferów, nie ma ogrzewania podłogowego, więc tutaj jedyne ogrzewanie, jakie możecie mieć, to jest klimatyzacja z funkcją ogrzewania. Ja sobie nie wyobrażam mieszkania w miejscu, gdzie nie mam tej klimatyzacji z ogrzewaniem. Kolejna rzecz to jest, to w przypadku dla mnie, bardzo mały wybór elektroniki, bardzo mała ilość elektromarketów. Tutaj przede wszystkim macie Xiaomi albo Apple. Chyba sklepów Apple'a jest chyba ze 3, a na przykład jakiegoś Samsunga to tutaj w ogóle nie widziałam. Te markety są dosyć słabo wyposażone. Jak coś chce się zamawiać innego, to bardzo często trzeba to ściągać z zagranicy. No to jest słabe. Kolejna rzecz to bardzo drogie przesyłki, zarówno na Maltę, jak i z Malty. Kurierzy tak jakbyście chcieli na przykład jakiegoś DPD, DHL-a sobie wynająć, no to około 300 zł trzeba liczyć, więc jeśli ktoś nie ma jakiejś dobrej firmy przewozowej, która by mu dostarczyła przesyłki na Maltę z Malty, no to jest słabo. Ja korzystam dużo z poczty maltańskiej, ponieważ ta poczta jest dużo lepsza niż poczta polska, dużo bardziej ogarnięta. No i mam swoją taką firmę, znaczy swoją, mam taką firmę przewozową sprawdzoną, która mi te paczki tutaj dostarcza za dużo niższy koszt. To, co jeszcze jest takiego dla mnie niekoniecznie fajnego, to jest to, że o ile edukacja w szkole jest dla mnie na plus,
to na minus jest dla mnie trochę to, że tym dzieciom trzeba samemu organizować jedzenie. I tutaj nie chodzi o to, że komuś się nie chce tego robić, ale w przypadku moich dzieci, którzy kończą szkołę o 14 i są w tej szkole tylko 6 godzin, nie ma tego problemu, oni dostają jakąś kanapkę, jabłko, banana, to im się nic nie dzieje, im się krzywda nie dzieje, ale są dzieci, które siedzą na przykład w klubie i siedzą na przykład do godziny 16, 17, no i one jeśli nie dostaną jakiegoś posiłku, nawet na zimno jakiegoś obiadu, no to one cały czas, no dopiero coś ciepłego, takiego podgrzanego zjedzą w domu, jak wrócą. I to jest dla mnie trochę minus. Jak jesteśmy a propos jedzenia, to na koniec jeszcze taki smaczek. A mianowicie mega mnie zaskoczyło to, znaczy w sumie zaskoczyło, trochę mi rodzice opowiadali, jak byli na przykład w tych krajach południowych. Tutaj jest naprawdę słabej jakości wędlina, tutaj są takie mortadelowate, te wszystkie kiełbachy, te wędliny. Ja sobie znalazłam dwie takie wędliny pakowane, które no, powiedzmy, że są dla mnie akceptowalne, ale wybór wędlin jest naprawdę tutaj słaby. Jeśli ktoś jest koneserem, no to nie najlepiej to wygląda. No więc co, kochani? To był taki, w sumie nie wiem jak długi ten filmik wyszedł, bo tak gadam. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Ja oczywiście zapraszam na kolejne filmy. Jeśli Wam się podobała taka forma, takiej pogawędki w takiej oto na przykład scenerii, to dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście jeszcze trochę takich filmów i co byście chcieli na przykład wiedzieć. A teraz ja się już żegnam i oczywiście zapraszam na moje kolejne filmy. Cześć!